No, piękna sceneria, żeby tam nie było jakiegoś bunga bunga na jachcie. Ale witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest Abby, tam jest Owen, ja jestem Piechol. The Last of Us Part 2. Co Owen chce pokazać Abby? No nie mogę dać mu odpłynąć. No, jednak nie będzie to na pewno bunga bunga na jachcie. On chciał jej pokazać wnętrze rury, czy... A, akwarium. Okej, to już wiem, skąd ci miejscówka wzięła. Co to za miejsce? Nie wiem. Zwiedzamy dalej? No kurwa. No tylko pytanie, jak tam daleko trzeba będzie płynąć. No niestety przy takich akcjach ja totalnie bym odpadł, bo... O, mniej więcej tyle, ile teraz Evi przepłynęła, tyle mi starczy w płucach powietrza. I to tutaj, tu już była walka o życie, tu już bym umarł, tu w tym miejscu. Evi jest dopiero na połowie swojej pojemności płuc. Ej, ale w sumie prawie bym dał radę. Pewnie jak w jakimś zoo dla ryb. Popatrz na tę foczkę. Widziałem Zoo dla jedną ryb. fokę. Była cała w centki. Foki nie mają centek, są brązowe. To są lwy morskie. Nie, na pewno nie. Wiem, co widziałem A, bardzo na własne możliwe. oczy. Centki by się zgadzały. Takie zoo dla ryb. No, jeszcze za mało siłowni. Już. Jeszcze za mało. No, jeszcze tylko 3 lata. Trzymam. I dam radę, by to wyważyć pewnie. Znaczy, trening pominięty na pewno. To najwyraźniej jakiś teatr, ale dla ryb. To miał być kogut? Co? Jestem wilkiem. Wyję jak wilk. Głupek z ciebie. Co, jednak jacht? Ta łódź była częścią pokazu? Nie, ktoś tu urządził prowizoryczną przystań. Chcesz się rozejrzeć? Ej, a może jednak miałem rację? A, dobra. Będzie dwuznacznie, troszeczkę niezręcznie. Mam nadzieję, że nie będą musiał cenzurować odcinków, ej, kurczę. No i w sumie taką łódź naprawić, wypłynąć gdzieś. Bliżej nieznany robot. Nie, okej, fajne wnętrze. Po co przeglądać te szmaty? Dziecięce ciuchy. Mieszkała tu rodzina. Spójrz na te rysunki. No, dużo czerwonego tam widzę. Czyżby krew? Co się z nimi stało? Może dołączyli do wilków. No, tu wyglądają na Albo szczęśliwych. zabiły ich blizny. Optymista. Wszyscy uśmiechnięci. Tak trochę creepy, ale... Spoko, a drugi rysunek? Nie, są chyba czerwone włosy. Mamy albo kogoś. Nie, spoko. Po rysunkach nie sądzę, że tutaj wydarzyła się jakaś tragedia, no ale z drugiej strony nikogo tu nie ma, to też o czymś świadczy. Ja coś jeszcze Dobra, miałem tam zrobić? dość tej łodzi. Chcesz zobaczyć resztę zoo? Myślisz, że jest coś jeszcze? No pewnie. Chodźmy. No, ale jakże bardzo się pomyliłem co do tej łodzi. Jak zwykle wiemy, że we flashbackach ludzie nie giną, więc nieważne, kiedy niebezpieczeństwo zaraz się pojawi. No to i tak. Ani Owen, ani Abby tutaj nie zginą. Abby musi doczekać wielkich jak cholera łap, a Owen Pocaśmy. prawie że potomstwa. Już. Zresztą no prawie że do samego ojcostwa nie dojdzie.
ale poczucie, że zaraz będzie ojcem, wchodzi w grę. Mordę. No proszę. No, ty nie spadnij teraz. Wycisnęłam wczoraj 8 dyszek. Jasne. No. To... za 3 lata są 20. I wrócimy. Aha. Przy wadze 60. Tyle, że wcale nie będziesz chciała stąd wyjść. Zapomnij. Zobaczysz. Czy co, on tutaj był wcześniej już? O mój Boże. Niecodzienny widok. O, proszę, jest foczka. Ej, Owen, bez centek. Popatrz. Ta, którą widziałem, nie była też z brązu, więc... Znaczy, podobna scena, jak Ellie miała z Joelem. O, rozpoznajemy kogoś. Żadnej z nich, ale taką focie z morsem, czas to bym sobie. A ty co tam masz? A! Patrz, akwarium w podłodze. Wyobrażasz sobie to miejsce z ludźmi? Pełne roześmianych dzieci. I ryby jeszcze żyją? Przecież nikt ich nie karmi. W ogóle. Tak się to spodobało. No, dostałby bzika. No. Można widokóweczkę? Może? Czy tak nie za bardzo? Zajmuję to miejsce. Jest moje. O. Można koło niego? Tylko po co? Padaj czasem. Na pewno? No, nie wiem. Zobaczmy, czy będziesz dla mnie miła. Fiut z ciebie? Kiepski początek. No, ale biuro ma naprawdę na wypasie. Open space i w ogóle. No dobra, gdzie dalej? O, może tu? Tylko? Co my tu mamy jeszcze? Czy to ta rodzina z jachtu? Tak bym obstawiał. Oj, to było dawno temu. Rozumiem, że te roślinki naprawdę szybko rosną. Naprawdę szybko, ale bez przesady. No do bazy Maxa można? Zamknięte. Czyli może zarażeni tam siedzą. Całą rodziną. Czyli trzy osoby. Plus pies. Ale z tego co widzieliśmy, to zarażenie raczej nie przechodzi na zwierzęta. Po co miałbym chcieć oglądać to jeszcze raz? Faktycznie ja bym przypomniał sobie, ej, faktycznie, czy to nie była ciocia Krysia? No dobra, mamy poziom wyżej jeszcze. Do zwiedzenia. Może od góry, jak się jakoś dostanę tam, do bazy Maxa. Musimy wrócić tu zresztą. No jasne, niech też złamią zasady. Myślisz, że nie było warto? Zobaczymy, czy będziemy mieli przez to kłopoty. Ha! Podoba ci się. Zamknij się. No dobra, to słucham. Owen, miałeś rację. Uła. Dziękuję, że mnie tu przyprowadził. No to notatkę chyba warto przeczytać. Myślisz, że to nasz kapitan? Szlak. No, co my tam mam? Tato! Zabieram stąd Maxa. Nie może spędzić życia zamknięty w tym rozpadającym się budynku. Tylko przejąłby twoje słabości. Kiedy żołnierze zabili mamę, stałeś i patrzyłeś jak tchórz. Jaki dałeś w ten sposób przykład? Powinieneś był się wściec. Powinieneś był sprawić, żeby cierpieli bardziej niż cierpiała mama. Chcę, żeby Max zobaczył, jak się żyje wśród ludzi, którzy potrafią walczyć o to, co jest dla nich ważne. Którzy chcą w swoim życiu coś osiągnąć. Świat to okrutne miejsce, tylko my możemy to zmienić. Tylko w słabości mogę posiąść prawdziwą siłę. Może kiedyś wrócimy, jeśli tak się stanie. Mam nadzieję, że nie będziesz wciąż siedzieć na swoim pieprzonym fotelu. No to by było rozczarowanie akurat. Jego dzieciaki dołączyły do blizn. Kurde. No, ale przynajmniej mamy jego klucze. Co jest z tobą nie tak? To trupoż, nie potrzebuję ich. Nie wiem, jak można z własnej woli dołączyć do blizn. No jak ci żołnierze z WLF-u zabijają rodzinę, no to... Dlatego. To jaki inny wybór zostaje? W strefach świetliki uchodziły za terrorystów. Fanatyków. Byliśmy naiwni. Nie byliśmy fanatykami.
Wysadzaliśmy posterunki i zabijaliśmy żołnierzy. To nie to samo. Mówię tylko, że... Tylko nie wygłaszaj takich test na stadionie, okej? Okay? Okej, okay, dobra. No i tego będzie więcej. Słyszę, że okazujesz ojcu szacunek, ale musisz zrozumieć, że próbuję cię kontrolować. Nie wiem. Mamy czas. Sprawić, że wciąż będziesz się czuł jak dziecko, ponieważ sam boi się zachowywać jak mężczyzna. Zasługujesz, by żyć w społeczności, która pomoże ci rozwijać twój silny charakter. Max tym bardziej. Jeśli taki podatny, jest taki podatny na wpływy. Jeśli troszysz się o swojego brata, zabierzesz go stamtąd za nim. Przejmie słabości waszego ojca. Za 5 dni będziemy mijać akwarium. Jeżeli chcesz do nas dołączyć, zapal pochodnie przy doku, to się zatrzymamy. Niech prorokini cię prowadzi. Czyli dołączyć do Serafitów, czy tam Blizn, zwał jak zwał. Jeśli to jest ta sama grupa, bo to mogą być dwie różne mimo wszystko. Po prostu mieliśmy takie szczęście, że przemieszają się tutaj między sobą. I raz atakują nas Blizny, raz Serafici wyglądają podobnie, jeśli nie tak samo. No dobra, mając klucze, można wejść na dół. No, z jak wysoko jesteś w stanie skoczyć? Ue, nawet tutaj, nie? To kiepsko z tego gimnastyką, ten trening by ci się przydał chyba faktycznie. Masz te klucze? A, tak. No, jakby zdążył zgubić na tym krótkim dystansie. No, przynajmniej łatwo było je znaleźć później. A może... Tak jest. Rany. Namalowanie tego musiało trwać wieki. No, wieki to może nie, ale parę ładnych godzin. Jest zapasy w przeszłości? Nie, to już czytaliśmy. Czy w przeszłości można podnieść monetę, którą ona już po prostu będzie w przyszłości miała w swojej kolekcji? No, nie doszłoby do paradoksu czasowego, ale nic, nic tu nie ma. No nie! Ja wam powiem, że nawet chcę tam zeskoczyć. Ostatni raz. No nie, no nie pomagaj, zeskoczę sam. Ej, aaa. Można się puścić po prostu? Tylko... nie patrz w dół. No idź już. Dobra, to może jeszcze wyżej? Skoro mamy dla mnie wysokości? No, idzie się puścić? Niestety muszę normalnie schodzić. Kurde. A skok tutaj na główkę byłby taki majestatyczny. Ale widzieliście to zaburzenie perspektywy? Oj. Żeby nie poleciała zaraz. Popatrz na to. Chętnie poznałbym tego dzieciaka. Cóż, jest blizną. Może już poznałeś? Och, Chryste. Oby nie. Wow. Chodź tu. No, kozacko. Chcesz, żebyśmy faktycznie właściciela nie spotkali? Jako zarażonego. O, masz swojego wamorskiego chyba. I jest w centki. Ulala, a jednak. Dobra, mam nadzieję, że nie będę musiał cenzurować odcinka. I też z drugiej strony, jak zwykle, nie wiem, czy chcę na to patrzeć. Chcesz, żebym zwolnił? Nie. Ona chyba nie chce, żebyś w ogóle startował. Chodzi o to. O to, prawda? Obrzydza cię to. No łap. Przepraszam. Nie przepraszaj. Mów do mnie. Uporczywie stara się ją przygadać. Wiem, że nie ma... Ziomuś, trzymam kciuki. Ale... Ale Joel wciąż żyje.
Wiem. I co zrobimy? Wracajmy. Zdążymy na szkolenie. Czyli faktycznie całe szkolenie tylko po to, żeby się zemścić, tak? Zbawa w żołnierzy. Pięcie się w szeregach. A co z tobą? Ja posiedzę tu trochę z fokami. Znaczy niebezpiecznie, tak? Wypuszczacie w dwójkę, wracasz w pojedynkę. Przepraszam. Już mówiłem. Nie przepraszaj. Nie przepraszaj. Nie mówcie, że Owen był umotywowany tym, że ej, no dobra, może jak Joela zabiję, to wreszcie zaliczę. Kurde, to było tak słabe. No, ale każdy ma inną motywację. Zejdźmy z dachu, bo jeszcze ktoś nas zobaczy. Ej, naprawdę ładny widok. Mogę ci to wybić z głowy? No ale wróciliśmy. Nie wiemy, co się stało. 3 lata do przodu. Muszę go znaleźć. No bo... Ci naprawdę zabił Daniego. Jebać Daniego. Żałuję, że Owen zastrzelił go przede mną. Rany, Abi. Chyba Max cegieł. Doceniam, że pomagasz mi się stąd wypnąć. Rozumiem, że to nasi, tak? Autostradą? Nie, zbyt dużo patroli. Na pewno by mnie złapali. Pójdę dłuższą drogą. To na zachód stąd. Wystarczy. Masz tylko jeden dzień. Już to robiłam. Za dużo jest tam blizn. Manny, proszę. Dobra. Jak uważasz? Nie, biegam tylko trzymając się ścian oczywiście w poszukiwaniu zapasów, jak zwykle. No, nie, dobra. Są deseczki na dole, więc tam nie wejdzie. Ale łazienka z karmicą zapasów zawsze i wszędzie. I czy tym razem też? 45 cupli, no właśnie. Tak, możemy dopakować jeszcze bardziej naszego koksa. Dobra. Gdzieś jest prędkość czołgania się. Wstrzymywanie oddechu, ale przy czym? A, przy strzelaniu. Dobra. O, tu to mamy. Dobra, czyli idziemy w to drzewko. Obowiązkowo, no naprawdę za wolno się czołga. Za wolno. A wszystko przeładowane jak leci. No, już jedno ulepszenie chwilę tam zrobiliśmy, ale to oznacza, że tylko mniej czasu nas dzieli od kolejnego. Więc śrubki się przydadzą. Nie dziwcie się, że naprawdę nie boję się skakać w ciemno gdzieś, w otwór, bo słuchaj, jak ona zginie, to nie ma żalu. Dzięki. Daj, w ogóle to wszystko. Dobry z ciebie przyjaciel. Daj, spokój. Wierzę się, że to rozklejam. No, nie, tu chyba nic nie będzie. Trzeba wywołać scenkę. No powiem tobie górą. Wygląda to na oczywiste. On sam da radę? Dobra. Życz mi szczęścia. Nie pobij go, jak go znajdziesz. Postaram się. Serio. Uważaj na siebie, proszę. Na razie. Okej, okay, czyli sama Abby kontra reszta świata. Idź tam, gdzie zachodzi słońce. No, mamy niewiele czasu. Ej, ale wydawało mi się, że kogoś słyszałem. Już na samo dzień dobry, tak? Serio? I to nie był oddalający się Manny? Czy Manny? Ej, pamiętaj, że jeszcze miałem tu porek ze sobą. Dobrze. Świetnie. Mhm.
No, zarażeni nie strzelają, jak dobrze to wiecie. Co to za smród? O, a może jednak zarażeni? Ej, 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 ej. Co my tu mamy? Ej, kolejny podręcznik? O, nieźle. O, Urban Warrior. Trening walki wręcz dla cywilów. Od kaprala Lansa jakiegoś tam. Dobra, i co tu mamy? Jaj, będzie się czwarte. Zamierzasz używać ciosem zadany chwilę później, atak w zwarciu także będzie ciosem. Ciosy zadające duże obrażenia, ataki przeciwko ogłuszonym lub zaskoczonym przeciwnikom. Ulepszone apteczki, większa stabilność celowania. Aha, i to jest walka wręcz niby, tak? Impet utrzymuje się dłużej. Dobra, i to jeszcze jeden podręcznik będzie, jak wspomniałem. Nie, dobra, sekretna miejscówka Ulala, nie wiedziałem, że to przy zwłokach. Przyjaciele, wybaczcie, zawiodłem was. Próbowałem uciec z oddziału wilków i trafiłem na demony. Zupełnie mnie zaskoczyły. Jednak dzięki łasce prorokini umrę, zanim zepsucie do końca mnie przeniknie i postaram zmysły. Teraz lepiej niż kiedykolwiek wcześniej dostrzegam słuszność obranej przez nas ścieżki i demoralizację wilków. Umrę szczęśliwy, wiedząc, że odegrałem swoją niewielką rolę w przywracaniu czystości naszemu gatunkowi i naszemu światu. Jeśli mnie znajdziecie, spalcie mnie i wyrzeknijcie jej słowa nad moimi zwłokami. Henryk. Są Henry? Nie. Gnij tu sobie. Mało empatii, Weddy. Naprawdę mało. O, ale właśnie ktoś to słyszał? Dobry sposób na wywołanie wilka z lasu. Już nas, akurat wilki są po naszej stronie. Ja wiem, że cofam. Ale może rzucić okiem, czy na pewno nic tu nie ma więcej. Są takie podręczniki. A, gdzieś tam są poukrywane. Znaczy nawet nie mogę spróbować, czyli... Nawet nie doświadczymy tego, że zamknięte. Nie, dobra, chyba wszystko. To znaczy, jak szybko się jesteśmy w stanie dostać tam, gdzie byliśmy chwilę temu. Bo dosłownie w linii prostej, szybciej się nie da. No tutaj cały skrajny szlak trafił. Dzień dobry. Jak gejsza. Ja, to na pewno jest wyjście. Puff. Uwielbiam, jak to zawsze jest praktycznie podpisane. Exit. Zawsze praktycznie. A, ten tłumik się może przydać, co nie? Nie ma co ściągać. O, strzały coraz bliżej. A gdzie blizny? O, i nawet eksplozje, czyli może tam Eli gdzieś nawet kryje. No właśnie, topory chyba jeszcze mogę naprawić. Tak mi się wydaje. No, no co ty gadasz? I po co ci była ta siłownia? Jakoś tam wejść. No i po co ci ta siłownia z takimi łapami? No w sumie choć racjonalnie patrząc, to Eli nożyk bardziej by się przydał. Chyba mimo wszystko. Dobra, podejrzewam, że jakoś górą może się uda. Na drzewa. Tu, 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 tu. O! Co my tu mamy? Najbardziej mi się o to chodziło. Aha, Max Schmart, więc... Czemu ona nie ma mołotowów? Przydałyby się. Nie, ale w sumie bomby wybuchowe całkiem spoko. Dobra, pewnie o to chodziło. Ale... A może tędy po prostu? Nie, za nisko. To jest taki kawałek płotu, który wygląda, żeby można było tam wskoczyć. Kto by musiał coś tu podstawić? Przepchnąć auto? A może przenieść od razu? No takie łapy, no ej. Tam się kryje siła też. Dobra, tutaj. Jak wyglądamy? Ej, i tak była brudna. No. Nie, serio, bo kończą mi się opcje powoli. No chyba, że doskoczy tam. Aż. No, czemu nie? Warto spróbować. Najwyżej skręci kostkę. O, albo tu. No ale znowu bym musiał coś tutaj przesunąć. Jakiś kosz chociaż. O, albo... To wygląda obiecująco. Aha. Blizny czy zarażeni? O, kolejna. Który tym razem? Dokąd to północna. I kolejne trofeum na koncie.
Patrząc po stanie używania, to już bardziej zarażeni chyba. A jak zarażeni, to maska by się jej przydała. Przeciwgazowa. Uła. Dobra, z powrotem, w tył zwrot. W tył zwrot. No, czemu nie mogłem strzelić, nie? Ej, sobie właśnie, ej, pozwolę jej zginąć. Serio. Ej, serio, puściłem, nie wciskałem nic. Dobra, wstawaj. No przecież mam toporek, zapomniałem. Myślałem, że może łapami. Ej, miałem toporek, to jest... bardzo dobre określenie. Niezły początek. Nie no, super. Mogłem poczekać i użyć ostrza tak naprawdę. Ja. Chociaż, ej, wyglądało to jak szmata chociaż. Nie, ale serio, puściłem zupełnie... pada z prawej strony, tam gdzie są klawisze, kwadrat, trójkąt, kółko, krzyżyk. Nie wciskałem. A ona i tak nie zginęła. Może twórcy przewidzieli, że ktoś wtedy puści pad. No, to może kolejny. Tak, jakbym się tutaj przyczaił dziarsko. Ej, brawo, brawo. Ale zmarnowany toporek niestety. I cóż począć? Nie mam czego naprawiać teraz nawet. A zapas nożyczek. No, ale desek było sporo. Gdzieś tam w pobliżu. No choć teraz to pobliżej, tak naprawdę to jest daleko, daleko stąd. Nawet chyba są oddolone w czasie. Jak to Abi? Suple, suple, suple. Okej, tak zróbmy. Odnośnie supli? Już 28. A, jeszcze chwilę, jeszcze przeciąganie. Dobra, taka dłuższa chwila. O, w tej budce coś może być. Z jednej strony się nie udało doskoczyć, ale no, właśnie. I znowu suple. Już naprawdę chcę, żeby ona była utrzymana w charakterze koksa. Muszę zdążyć przed wierzchem. Co jest? May she guide you. Czyli raczej terytorium blizn. Tak zauważyłem. Ta, najlepiej w przepaść. No to już jest bardzo blisko. Tak naprawdę. Ej, ale może tutaj... A nie, myślałem, że jest kredens. Ale nie. Co my tu mamy? Znowu suple. Ej, zaraz będę mógł znowu ulepszyć Abi. Ale czemu po ciemku? O, zarażony w szafce? Ech, to się rzadko zdarza. Ale kolejny raz chyba z niewciskaniem, czy Abi jest faktycznie nieśmiertelna, jeśli o to chodzi. O quick time eventy. No tak, niech ona ci prowadzi, to raczej nie wymagało tłumaczenia. Stąd się przywlekliśmy, nie? Czołgając się, dobra, no to. Jakaś blizna? On tylko ręce. Jakby co. Aha, wejścia na górę brak. Mapa budynku, jak to wygląda? Dobra, czyli tutaj w sumie nie masz czego obawiać, nie? Gdzie tam je... Był do złapania. No, to będzie dobry rzut. Jeśli dobrze wybuchnie. Jakim cudem on to przeżył? No dobra, uniki. I piąchy. Mam ostrza, mam wszystko, co potrzebuję. Dobra, ostrze. Tak to działa, dobra, spoko. Już tutaj tylko ostrze ratuje. Piąchy. No. Dwa ostrza i po nim. Ale takim oto sposobem zmarnowałem już trzy. No tu, oj, czego Max? Kurde, trzeba było rzucić. Miałem przecież cegłę. Ej, ale jestem teraz zniesmaczony działaniem mojej bomby. Jeden zabity zarażony, drugi stał tuż obok. I co? Przeżył. No słabizna. Koktajl Molotowa działa lepiej. Więc ten alkohol właśnie z chęcią bym bardziej na Molotowa spożytkował niż... ta bombę, która nie urywa nóg. No jak tak można?
A tutaj? No to by szło bankowo przestrzelić, ale nie zrobimy tego cegłą. Zdążyć przed zachodem słońca, jak poetycko, no ale... Czy Ebi zdąży? Dobra, pokój z pocztą. Mail room. No. No to już znowu mogą być zarażeni. Ale też potrzebne zapasy, zaraz zobaczymy. Znaczy przekonamy się, będzie rzut cegłą, to na pewno na początek. No i otwarcie zamknięte drzwi, też zawsze spoko. Ej, czy ja faktycznie mogłem próbować, jak zwykle, się prześlizgnąć, ale... Też z drugiej strony, jak zwykle, lepiej po prostu wszystkich rozwalić i później spokojnie przetrzepać okolice. No nie wyobrażam sobie tak szukać zapasów w momencie, kiedy tutaj się plączą zarażeni dookoła. Po prostu nie ma szans. No i tu też muszę, niestety. Trochę za mało ostrzy. Nie, może nie. Ale właśnie, ale dziwnym trafem. Ebi zabiło. A zarażonych już nie. Ja naprawdę jestem zniesmaczony działaniem tej bomby. A tu wygląda na max, więc z tym sobie pochodzimy teraz. Nie jest to ciche w ogóle. No ale chyba jak będziemy zaraz do blizny strzelać, bo tak podejrzewam, to cisza nie będzie potrzebna. Ja coś tu połyskuję. Max szmat? Jakim cudem? Ja już jest to rzecz, nie mam co zrobić tak właściwie. Z tym, że mam je w nadmiarze. No dobra, lecimy. No, droga dalej znana, ale kochani, w tym miejscu ten odcinek skończę. Dalsze losy Ebi w następnym materiale. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Pozdro, cześć, hej!